O, teraz widać mi oczy elegancko, ładnie. Cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Krzychu, jadę sobie dzisiaj, jak zauważyliście, w porze nocnej. Taki mój pierwszy wyjazd w sumie nocny. Bardzo fajnie, jest cieplutko, jest 15 stopni. Mamy godzinę 23 i lecimy sobie pogadać z chłopakami. To trochę jest durne, że taką godzinę sobie wybraliśmy. Ale jazda nocą ma też swój urok, tak? Mam założoną zwykłą szybę, nie czarną, nie przyciemnianą. Bo no, nie ma co się oszukiwać, że po prostu w tamtej szybie nic nie widać, jak jest ciemno. Miałem okazję wracać w niej, jak już było troszkę ciemniej, i uwierzcie mi na słowo, że po prostu jest tragedia. No nie da się jechać z tą szybką po prostu, jak jest, nawet nie tak jak jest teraz, tylko jak już powoli słońce zachodzi i robi się tak powolutku ciemno, to nawet wtedy już jest słabo. A co dopiero taka pełna noc. Lecimy sobie dzisiaj do miejscowości Herby w kierunku Częstochowy. Ma na mnie czekać Eryk na CBRC. Eryk już kiedyś u mnie występował, także możecie go kojarzyć. Na CBR 500R. 500? Dobrze mówię? Chyba tak. Oj, ogólnie nie mam założonego pinlocka do tej szybki, bo mam pinlocka założonego do czarnej szyby. Trochę spieprzyłem sprawy, ale generalnie nie paruje za bardzo, minimalnie troszeczkę. Muszę tu jechać powoli, bo tu dużo sarenek teraz pewnie poleci sobie. 50-60 to jest max tutaj w tym miejscu, tu jest tragedia. Jestem bardzo ciekawy, bo to jest w sumie moja pierwsza nagrywka taka nocna, jak sobie GoPro poradzi w takich warunkach ciemnych. No mam nadzieję, że będzie spoko, będzie to fajnie wszystko widać. Słuchajcie, chciałbym wam jeszcze podziękować, a mianowicie pod moimi ostatnimi filmami, którymi dodawałem głównie z Opola. Z Opola chyba było 6 filmów. To co się tam działo, to po prostu przerosło moje oczekiwania. Chciałem wam bardzo wszystkim serdecznie podziękować za pozytywne komentarze, za odsłony przede wszystkim, bo tyle tysięcy wyświetleń, to naprawdę nie spodziewałem się. Ale cieszę się, że wam się to wszystko podoba. A ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że będę dalej robił to co robię i postaram się robić to jak najlepiej. Także dzięki jeszcze raz i tyle. Dobrze, że ta diota tu jest, bo bym nie wiedział, że czy się nagrywa, czy nie. Nagrywa się, bo mruga, także gitarka. Nie no, ale jest pięknie, po prostu jest cudownie. No te długie światła nawet dają radę, kurde, powiem wam. Ładnie wszystko widać, normalnie lepiej jak u mnie w samochodzie. Także daje radę, elegancko. Ziu! Wydaje mi się, że na takiej oświetlonej drodze też będzie dużo lepiej. Z widocznością. Słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale minęły mnie teraz 3 samochody, sprzeciwka jechały i każde mi mrugało. Nie wiem czy o co im chodzi. Czy tu gdzieś policja nie stoi, czy... No, nie wiem. Zobaczymy jak będzie dalej. A może oni myślą, że mi się jedno światło nie świeci, a te drugie to są długie. Słuchajcie, ja zawsze jak dzieje się coś ciekawego, to mam kamerę wyłączoną. Przed chwilą jakiś gościu z Peugeota bardzo miał problem z tym, że go wyprzedziłem. No i nie odpuszczał. Cały czas mnie próbował gonić, wyprzedzać. Ale stwierdziłem, że nie ma sensu taka zabawa. Tym bardziej o tej porze i odpuściłem, bo masakra. Może będę miał szczęście i akurat zjedzie na stację, to sobie z nim porozmawiam. No właśnie, bo my tutaj się mamy spotkać. Ciekawe, czy ktoś już na mnie czeka. Czeka kolega. Jeden samochodem, drugi na moto ma przyjechać. Ścigamy się! Co? No lekko, siema. A jest tu mój kolega, bo na moto miał przyjechać. Aha, no to faj. Co? Nie wiem, pojeździć gdzieś, jest fajna pogoda. A ja autem.
No. Tam jak, z jakąś dziewczyną jedzie. To jest dzik, to jest dzik. Dobry? Co tak długo? A to jest każdy napisany pociąg. Aha. A to samochodem to jakieś oszustwo. Jakby nie wiem, to żebyś jechał w ciepełku. Ciepło jest. A, ciepło. No. Co? Źle ja. Źle ci. Często chobie to było ciepło. No. Często może zawsze jest zimniej. Czy nie obrałeś? Nie, wiesz co, jechaliśmy przez jakieś lasy i to takie. Aha. No może. A ja też przez lasy jechałem. Ale my przez... Strzela! Ty! Wyjąłeś tam coś? Nie. Ja dzisiaj jeździłem bez końcówki całej. Nice. Miałeś taki wydech? Miałem. Nic się nie zmieniło. No ale to wyciągnąłeś debel killera z tego? Nic nie było ruszane. Jest założone. No tak było wcześniej też. Dokładnie tak. Nie strzelało, tak nie przypominam sobie. Nie strzelało. Albo nie pamiętam. U mnie z pamięcią to średnio było, nie? No, ostatnio bardzo. Interfon Yukon 16. Interpchone Ukom 16. Ale ja mam instrukcję obsługi chyba. Kurde, będę teraz instrukcję obsługi grzebał. Pliki. O, mam. Phone connected. Spróbuj dalej. Co? Spróbuj dalej. Czemu? No to o to chodzi, nie? Nie, no dalej chyba. Telefon. 5 sekund to po środku i co? I jak się pali, że czas 5 sekund to po środku. Intercom pairing. Tak. I co, nacisnąłem 5 sekund i teraz znowu 5 sekund? No i co, i gówno. Fajnie jest. Tudu, tudu. No, ustawiaj. A może trzeba słuchawką potwierdzić? Battery high. Wyłączyłem. Ale gówno. Tu, 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 tu. Battery high. Co? Right. Phone connected. Intercom pairing. No mam. Ty, a ja tu mam taką aplikację, może przez tą aplikację? No mruga ci. Nie znaleziono urządzeń. Dobra, dzwońmy na fajnie. No.
No to dzwoń. Wyjedźcie chyba na chatę z pierdolą. Na chatę z pierdolą? Ja się odporny. Od czego? Od ludzi? Masz mnie dosyć? O! Drodzy widzowie, dzień dobry, robimy spota na Orlenie. Tak. Chcesz coś powiedzieć widzom? Oni cię pamiętają jeszcze. Pocieraj ładnie, zanim się oprze. Albo nie porysujesz, no kurwa, co ty robisz? Tararara. Cześć Patryk, pa pa! Powolutku jedź i napisz, jak będziesz w domu, dobrze? Tylko grzecznie mi tam! Bez żadnych szaleństw i wygłupów na drogach. Co? Dawaj diesla! Halo? Cześć, co tam? Dawno cię tu nie było, Eryk. Co? Dawno cię u mnie nie było. Gdzie jedziemy? Przed siebie. A ile masz paliwa? Od tego zacznijmy. A nie wiem, bo ja nie mam tutaj wskaźnika, stary. Ja mam, tylko mi się kontrolka zaświeca. O, jakaś biedna wersja. No niestety. Mruga mi kamera? Mruga. Zajebiście. I co tam u ciebie? Opowiadaj. Opie, ja to już miałem spać dawno. No, jest 12 w nocy. Fajnie, cieplutko, elegancko. Podoba mi się bardzo twój wyświetlacz w motocyklu. Tak? No, elegancki. No to mal. Myśl sobie. A nie chcesz motocykla kupić? Nie chcę. Co, mam się na 500-kę przesiadać? No stary, no co ty to o chuj... No ja bym coś bym mocniejszego sobie zakupił. Co byś sobie zakupił? To samo, tylko 650 i nowsze. A 650. A ja wiem jaką. Ja nawet miałem zdjęcie zrobione na tym. Jak byłem na targach teraz we Wrocławiu, to robiłem sobie foteczkę przy takiej 650R Hondzie. Elegancko, przy takiej czerwonej. Ta czerwona, dokładnie taka mi się marzy. No. Tylko cały problem polega na tym, że przez Unię Europejską i obecne normy te nowe mają obcięte o 20 koni zakres mocy, wiesz? No, słabo to wygląda trochę. Z tymi normami wszystkimi. Eko, ja ich nazywam eko zje... No sobie pójdź balladę ekologiczną. To gdzie my jedziemy w końcu? Nie wiem. Ale póki co w dobrą stronę. No, super. Tylko czemu nie w moją stronę? No, bo to ty mnie wyciągnąłeś w środku nocy. Ja już w łóżku leżałem. Nie, nieprawda. Ja kończyłem oglądać. Nie, nieprawda, bo pisałeś na grupie, czy ktoś jeździ. No dobra, że siedziałem. Ej, w ogóle zauważyłem, że, że bardzo dużo, jak jechałem do ciebie tutaj, to bardzo dużo kierowców mi mrugało. Nie wiem, o cholery im chodziło. Może o to, że mam jedno światło mi się z przodu świeci? Nie, strasznie źle ustawione to światło, albo mocną żarówkę. Mocną żarówkę? A to są długie, patrz. To długą lampę masz słabszą od tej normalnej. Oślepia cię, jak jadę za sobą? Ale spokojnie, no oślepiasz wszystko. Generalnie widzę w lusterku tylko lampę. Aha. Ale ja widzę zajebiście. Ale mam to... Krzysiu, nie martw się, nie jesteś ty sam, mam to samo. Bo ja mam z kolei żarówkę wsadzoną. Co po mnie jeszcze będzie? Kurwa, jedź z przodu, nie wytrzymam, jedziesz z przodu. Czemu? Bo nie widzę nic. Serio, aż tak? Aż tak. A za dniami nikt nie mrugał? Nie wiem dlaczego, wiesz co, może kierowcy byli inni. No może, nie wiem, nie mam pojęcia. Ja tego nie rozumiem. Jakby to... Ci ludzie będą być bardziej upierdliwi. No i gdzie my jedziemy? Na miasto? Nie wiem, możemy zjechać każdą stację benzyną po drodze, jak chcesz. Ty weź nie mów tak szybko, bo ty bardzo szybko i niewyraźnie mówisz. Bo ja mam takie marzenie, wiesz? Zostać nowym polskim Eminemem. Aha. Tylko śpiewać nie umiem, ile na freestylu. Nowym polskim Eminemem, tak? Eminemem. Nie, no wiesz, jak mam komiarkę założoną, to tłumi mi strasznie głos.
No, teraz było lepiej. Bo zdjąłem kominiarkę, tylko mi pizga po obrozie. Ty ogólnie za głośno mówisz, staraj się mówić troszkę ciszej i wyraźniej. O, już by chciał, czego jeszcze? O, teraz lepiej. Ej, dobra, zmieniłem zdanie, troszeczkę już pizga, nie? Dlatego w Częstochowie było mi cieplej. Nie no, nie jest, wiesz, kwestia tego, że jesteśmy w otwartej przestrzeni. No, to też prawda. I co, na miasto jedziemy? Co robimy? No nie wiem, możemy się skoczyć na miasto, jak już tu jedziemy, no to co? Niech już będzie. Teraz się tak zastanawiam, czy ja portfel włożyłem do środka. Co jedzie przed nami? Rowery. Rowery, no. Zapierdzielają. Co włożyłeś? Się zastanawiam, czy ja portfel włożyłem do środka. Jedź, wyprzedzaj. Do mojego... do mojego tankbaga, wiesz? Nie, dałeś koledze, kolega pojechał. No, że ja tutaj dzisiaj o tej porze wyląduję, to sobie nie myślałem. Słuchaj, ja w ogóle nie myślałem, że o tej porze jeszcze będę na nogach. A, no widzisz. Ja o 6 rano pracę dzisiaj zacząłem i jeszcze nie byłem w domu od tamtej pory. Życie lubi zaskakiwać. Spotkałem dzisiaj fajnego ziomka. No. Jechałem za nim, on tą 46 jechał i wystawił lizaka za okno. Takiego świecącego, policyjnego. No, i to tyle? Ja podjechałem... Nie no, podjechałem do gościa. No? A gość się zatrzymał i pyta się: czym zapierdasz? Mówię, 500. To nie jest 500, to 125, to takie małe trochę, niewyrośnięte. Ja to gigsem jeżdżę, to ja to wiem, czym się jeździ i wiem, że to jest 500. Mówię, naklejkę masz nowo, nie? Ale naklejkę to trzeba to nakleić. A ja wiem, że to 500 nie jest. A, to musiał być jakiś taki typowy seba. No był. A kto inny jeździ BMW? No ja na przykład. Dalej nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Kto inny niż typowy seba jeździ BMW? Kto inny niż seba jeździ BMW? Niż taki typowy seba, no. No ja jeżdżę. To dalej nie jest moja odpowiedź na moje pytanie. Jak nie jest odpowiedź na twoje pytanie? Czekaj, bo nie ogarniam, nie? Jeszcze raz. Przecież ty jesteś typowym sewistem. Aha, czemu? Miałeś w przeciągu ostatnich 3 lat inny samochód niż BMW? W przeciągu 4 lat nie, ale czekaj, 4 lata temu no ponad... No nie, dziękuję, tyle pytanie się skończyło. Ale przykro. Ponad 4 lata temu miałem Skodę. Skodę Fabię, stary, 1.4 MPI. No i co z tego, że ją miałeś, jak marzyłeś o tym, że była BMW? Rozpierdzieliłem nią 2 sarny. No ale słuchaj no, Skodą byłeś w stanie na rezerwie dojechać do Częstochowy i z powrotem, a beton byś tak dojechał? No one paliły, można powiedzieć, że podobnie, bo tam była benzyna, a ja mam teraz diesla. Tam spalała około 7 litrów może, BMW też tyle spala. No ale... Nie dojrze BMW, ale... nie dojrze w kombi, to jeszcze w dieslu. Ale ropa teraz droższa. Zlękali się wszystkie narody. To jest, jest. Gnojowa to jest paliwo luksusowe teraz. No, żebyś wiedział. O, ciapunk jedzie do góry.